Cześć, siemanko, ja jestem Sandy i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam z domu, ponieważ przyszła mi paczka od Fiske za udział w zawodach FWA. Edycja karpiowa, udało mi się zająć czwarte miejsce, więc uważam wynik za przyzwoity. Napisali, że za czwarte miejsce przyślą jakieś akcesoria wędkarskie, więc zobaczymy, co jest w tej paczce. Specjalnie czekałem do dzisiaj, bo paczka mi przyszła wczoraj, lecz byłem jeszcze na wyjeździe, wróciłem późnym wieczorem, dopiero z mojego wyjazdu i dla Was dzisiaj nagrywam z rana opening takiej paczuszki. Zaraz zobaczymy, co w niej się znajduje. Mam nadzieję, że jakieś przydatne rzeczy i mam nadzieję, że bilet, który zapłaciłem, bo wstęp był, nie wiem, tam 39 zł chyba. Mam nadzieję, że wartość tej paczki przewyższa. No to biorę się za opening tej paczuszki. Mam nóż i mam nożyczki, stałe narzędzia, więc zabieram się za opening tej paczki. Zaraz zobaczymy. Co w niej będzie? Więc tak jak widzicie, jest taka torba od Mikado, bo Mikado był głównym sponsorem tych zawodów FWA edycji karpiowej. Zaraz zobaczymy, co jest w środku tej torby. Pierwszą rzeczą jest to taka smycz Mikado. Mikado Fish Hunter Territory. Mikado Method Feeder. Bite and Fight. Jak widzicie, na tej smyczce jest też miarka, bo ona chyba jest odpijana, o ile mi się wydaje, że jest. Ale zobaczymy. Tak, ona jest odpinana. I mamy też miarkę na tej smyczce. Więc coś takiego. Fajna. Fajna smycz. Na pewno się przyda. Dosyć długa. W porządku. No i patrzymy dalej, co Mikado nam dało. Widzę, że dało jakąś żyłeczkę. Ta żyłeczka jest do macza, coś takiego z takiej serii. To jest 0,18, 150 metrów, udźwig 4,46 i ryby do 6,5 kilo podobno ma. Powinna wyholować. Spoko. Myślę, że się przyda taka 0,18. Zaraz zobaczymy, co dalej. Jakaś naklejka. Coś takiego. Ta naklejeczka. Mikado Fishing Adventure. Skarpiem. Może być. I z tego, co widzę, to takie pudełeczko dostałem. Nawet dokładnie nie wiem, na co to jest pudełko, ale na jakieś akcesoria. Takie pudełeczko otwierane z dwóch stron. Tak się prezentuje. Małe pudełko. Otworzę z drugiej strony. Tak wygląda to pudełeczko. Myślę, że się przyda. Coś takiego.
I ostatnie jeszcze dwie rzeczy, które są. To jest taka zawieszka do auta. Z sandaczem i z robakiem. Taka zawieszka. I taka opaska Mikado Bite and Fight. Coś takiego, taka opaska. No i co? I widzę na to, że tyle z akcesorii Mikado. No powiem wam szczerze, że myślałem, że będą jakieś lepsze. Myślałem, że dadzą jakieś może przypony, może coś, skoro to była edycja karpiowa. A to takie, no powiedzmy, mikro akcesoria. To pudełeczko też jest dosyć małe, więc na jakieś gumeczki małe albo nie wiem, na haczyki. Ciężko mi powiedzieć, muszę dokładnie sprawdzić, do czego jest to pudełeczko. Ale ono jest dosyć małe. Żyłka, naklejki i naklejka i do samochodu zawieszka, smycz i opaska. Więc to są rzeczy, które dzisiaj dostałem z paczki. Zaraz jeszcze zobaczę, jaki jest ich koszt tych wszystkich rzeczy i zobaczymy, czy przynajmniej zwróciły się rzeczy, te akcesoria, wszystko, czy się zwróciło. Powiem wam, że trochę mi zajęło szukanie tych rzeczy, żeby znaleźć. To z tego, co widziałem, to jest pudełko magnetyczne i ono oscyluje w granicach 15 zł. Żyłeczka też koło 15 zł, czyli mamy 30 zł. No i tych rzeczy typu opaski, typu smyczki, naklejki i tej zawieszki nie udało mi się znaleźć, ale myślę, że taka smycz z miarką może kosztować 10 zł. Myślę, że powinna maksymalnie z 10 zł. Opaska, nie wiem, z 5 może. Więc, no i te naklejki też tak jakoś w granicach. Myślę, że do 50 zł to myślę, że maksymalnie jest tutaj. Więc no tyle mniej więcej, co kosztował bilet na te zawody. No w moim odczuciu trochę jest niedosyt odnośnie tych nagród. Myślałem, że coś fajniejszego będzie niż tylko takie rzeczy, skoro to była edycja karpiowa. Myślałem, że bardziej będą jakieś karpiowe rzeczy, ale no cóż, no tak, takie dostaliśmy. Ważne, że coś się udało wygrać. Także co, ja kończę ten odcinek. W najbliższym czasie pojawią się dwa odcinki z mojego wyjazdu. Jeden naprawdę będzie fajny, dużo mam z niego materiału i będzie też po części z wędkarstwa, więc zapraszam już gorąco. Będzie film w środę i w niedzielę na pewno. A na ten moment ja się już z wami żegnam. Jeżeli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i kliknijcie w dzwoneczek, żeby żaden film was nie ominął. A ja się z wami już żegnam. Do kolejnego odcinka. Siemano!